Łącznie 10 pracowników Wydziału Finansów Starostwa przy Placu Ratuszowym trafiło na kwarantannę. Jedna z urzędniczek pracujących w Wydziale Finansów w dniu wczorajszym ma potwierdzony wynik dodatni na COVID, w związku z czym podjęliśmy jeszcze wczoraj decyzję o tym, żeby wszystkie osoby, z którymi ta osoba miała kontakt z Wydziału Finansów, to są panie pracujące tutaj na parterze w budynku przy Placu Ratuszowym 1, przebywają w chwili na kwarantannie, przeprowadzamy wywiad epidemiologiczny i w związku z czym no również z kontaktu jest osoba, która prowadziła u nas kasę i to nie jest okazji tak łatwo zastąpić kasierki. Kasierka musi mieć specjalne uprawnienia do prowadzenia tej funkcji. Kasa w starostwie powiatowym w tym momencie jest nieczynna. W związku z zamknięciem kasy starostwa będzie możliwość korzystania z kasy Urzędu Miasta. Przypadek zakażenia stwierdzono również w Zarządzie Dróg Powiatowych. Tutaj także osoby z bezpośredniego kontaktu przebywają na kwarantannie. Generalnie, proszę Państwa, no, przychodzimy też, właśnie przeszliśmy w zeszłym tygodniu na system hybrydowy, tak żeby się pracownicy z sobą nie spotykali. Te systemy zostały wprowadzone w całym budynku na ulicy Gryfitów, czyli jest 50 na 50, połowa pracowników przychodzi jednego dnia, pokoje są ozonowane, inna grupa przychodzi drugiego dnia, przez to nie mają kontaktu, gdyby coś się wydarzyło, no to w tym momencie mamy 50% jakby zasobów zabezpieczonych. Dobre informacje są też, może jedyne chyba dobre, takie, że od dzisiaj rozpoczął pracę, już funkcjonuje wydział, wprawdzie w ograniczonym zakresie Wydział Ochrony Środowiska. Starosta poinformował także o przejściu szkół średnich na tryb zdalny. Wszyscy nauczyciele będą pracować w szkołach. Czyli w klasie jest przygotowane miejsce, jest przestrzeń, są zachowane standardy, są zachowane odległości. Nauczyciel przychodzi do szkoły i ze szkoły takie zajęcia prowadzi, chyba że jest to nauczyciel, który w tym momencie przebywa na dzwoniu lekarskim, a mamy w tym momencie, jak patrzę, sześciu, siedmiu nauczycieli z potwierdzonym COVID-em, no to w tym przypadku wiadomo, że te zajęcia nie są prowadzone, natomiast mogą być prowadzone w tym momencie zajęcia z domu. Mieliśmy rano konferencję, jeden z dyrektorów szkół określił sytuację taką, w której no ma wszelakie takie charakterystyczne objawy dotyczące COVID-a i prawdopodobnie za chwilę uda się na badanie, więc ta sytuacja się pogorszy. W weekend w powiecie kołobrzeskim potwierdzono łącznie 37 przypadków zakażenia koronawirusem. Dzisiaj zakażenie potwierdzono u 34 osób.